W gminie Zielona Góra funkcjonuje 7 jednostek OSP, skupiających w swoich szeregach około 450 członków, w tym ponad 75 chłopców i 60 dziewcząt, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą 4 jednostki OSP z Zawady, Przylepu, Raculi i Starego Kisielina. Pozostałe jednostki są w Jarogniewicach, Suchej i Ochli. Strażacy ochotnicy rocznie realizują średnio 400 wyjazdów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, gaszeniem pożarów lasów i nieużytków, czy z obowiązkowym szkoleniem, a także reprezentują gminy. W latach 2005-2012 wyremontowano wszystkie remizy OSP przy współfinansowaniu w ramach LRPO. W latach 2000-2012 wyszkolonych zostało na obozach ponad 650 młodych druhów z gminy. Od 8 lat organizowane są obozy międzynarodowe, których uczestnikami są również młodzi strażacy z niemieckich jednostek ochrony przeciwpożarowej. Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną w Kotbus i Ochotniczą Strażą Pożarną w Drenow, gmina Pejc, oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Waldersdorf w gminie Schönefeld. Jednostka OSP Zawada. Jednostka ta zrzesza największą ilość członków młodzieżowych drużyn pożarniczych dzięki doskonałej współpracy z miejscową szkołą. Wyposażona w 2 pojazdy gaśnicze. Jest to Star 2,5 tysiąca litrów wody oraz Tatra 8 tysięcy litrów wody. Posiada również sprzęt do prowadzenia działań innych niż samo gaszenie pożarów. Prowadzi działania z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego podczas wypadków drogowych. Jednostka OSP Racula. Jest to jednostka, która posiada największą ilość strażaków ochotników ogółem. Wyposażona jest w 2 samochody gaśnicze. Jest to Star o pojemności 2,5 tysiąca litrów wody i Jelcz 6 tysięcy litrów wody oraz Volkswagen Transporter do przewozu strażaków do wykonywania działań. Ma największą ilość kierowców, ratowników medycznych oraz pilarzy. Jako jedyna ma strażaków wyszkolonych w zakresie wykonywania działań dla grupy płetwonurków. Jednostka ze Starego Kisielina posiada największą ilość wyszkolonych strażaków mogących brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Posiada również dużą grupę członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wyposażona jest obecnie w 3 samochody gaśnicze. Jest to Magirus Deutz 1800 litrów wody, Jelcz 5000 litrów wody oraz nowy Mercedes-Benz Atego 4,5 tysiąca litrów wody, który jednostka otrzymała z Urzędu Gminy w sierpniu 2013 roku. Jednostka w Przylepie posiada najnowszy budynek remizy, który został oddany do użytku po modernizacji w dniu 6 listopada 2010 roku. Jest to jednostka, która obecnie rozwija swój potencjał osobowy. Jest grupa dorosłych strażaków, która jest ciągle uzupełniana o nowy narybek. Dowodem na to jest powstała w tym roku młodzieżowa drużyna pożarnicza, co dobrze rokuje na przyszłość. Wyposażona jest obecnie w 3 samochody gaśnicze, w tym jeden nowy Mercedes-Benz Atego 4,5 tysiąca litrów wody, który jednostka otrzymała z Urzędu Gminy w sierpniu 2013 roku. OSP w Suchej jest jedną z najstarszych jednostek w gminie. Została założona już w 1946 roku. OSP w Suchej wciąż rozwija swój potencjał osobowy. Jest grupa dorosłych strażaków, która jest ciągle uzupełniana o nowych. W bieżącym roku ilość członków młodzieżowej drużyny pożarniczej wzrosła do 24 członków. Jest to efekt prowadzonej w budynku remizy świetlicy Stowarzyszenia Dżonków. Jednostka OSP Jarogniewice została założona ponownie w 1986 roku po kilkunastu latach braku działalności. W krótkim okresie czasu, dzięki dobrej pracy z członkami młodzieżowych drużyn pożarniczych, jednostka ta nadrobiła zaległości i nie ustępuje pozostałym w gminie Zielona Góra. Modernizację budynku remizy ukończono 9 lipca 2010 roku. Została wyposażona w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit z małym zbiornikiem wodnym i szybkim natarciem, co pozwala skutecznie prowadzić również działania gaśnicze.
jednostka OSP Ochla. Została założona ponownie w 1999 roku po kilkunastu latach braku działalności. Modernizację budynku remizy zakończono w dniu 4 maja 2008 roku. Obecnie posiada odpowiednią ilość strażaków, którzy mogą prowadzić działania gaśnicze oraz ratowniczo-medyczne i ratowniczo-techniczne podczas wypadków drogowych. Posiada młodzieżową drużynę pożarniczą. Jest wyposażona oczywiście w odpowiedni sprzęt do prowadzenia tego typu działań. Wszystkie jednostki OSP z gminy Zielona Góra współpracują także z Państwową Strażą Pożarną w Zielonej Górze. Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne w gminie Zielona Góra, to myślę, że one stanowią przykład dla pozostałych jednostek w powiecie zielonogórskim. I nie boję się tego powiedzieć, w województwie lubuskim, a nawet w kraju. Jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, te, które nie są jeszcze w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ale być może niebawem będą, naprawdę ich zaangażowanie, aktywność społeczna, praca na rzecz lokalnych społeczności, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach jest na bardzo wysokim poziomie i mówię o tym z dużą satysfakcją, dlatego że to praca społeczna tych wielu pokoleń strażaków, którzy działają w ochotniczych strażach pożarnych, spowodowała, że poziom tych jednostek jest tak wysoki. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami ochotniczymi Straży Pożarnej to jest taka symbioza. My nie potrafimy bez siebie, nie potrafimy istnieć bez siebie. Jest to tak, że zarówno Państwowa Straż Pożarna, która jest źródłem inspiracji dla ochotniczych straży pożarnych, prowadzi szkolenia dla druhów OSP, nie tylko w zakresie działań ratowniczych, ale również w zakresie pierwszej pomocy medycznej i pozostałych działań. A ta część społeczna aktywności, czyli ta troska o lokalną społeczność, o pracę na rzecz młodszych pokoleń, stanowi inspirację dla wielu zawodowych strażaków. A więc uzupełniamy się podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ale nie tylko, również poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej w przypadku ochotniczych straży pożarnych w takim mikroskali, w przypadku Państwowej Straży Pożarnej trochę skali większej na terenie powiatu, a w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego również poza powiatem. Wśród wielu sprawnie, dobrze działających organizacji na terenie gminy Zielona Góra, do jednych z najsprawniej działających, na których zawsze można polegać, są jednostki ochotniczych straży pożarnych. Przy okazji dzisiejszego spotkania chciałbym bardzo serdecznie podziękować druhom wszystkich 7 jednostek za sprawne, skuteczne działanie w tym roku. Chcę podziękować za działanie operacyjne i na drogach, i w lasach, i w trakcie pożarów, ale też za działanie prewencyjne, wychowawcze, szkoleniowe. To wszystko stwarza, że gmina Zielona Góra także za sprawą druhów ochotniczych straży pożarnych jest postrzegana jako bardzo mocna wiejska gmina, co zostało docenione przez kapitułę rankingu, 6 rankingu gmin województwa lubuskiego, gdzie gmina Zielona Góra została sklasyfikowana na 1. miejscu. Dziękuję Wam, druhowie.